Koń wyścigowy, który jest tylko o sekundę szybszy od kolejnego konia, jest wart miliony dolarów więcej. W biznesie i w sporcie ta zasada sprawdza się praktycznie za każdym razem. Ale dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o innej filozofii i o tym, że ta jedna sekunda może zaważyć na Twoim życiu i jakości życia Twojej rodziny, najbliższych, a także klasy, w której pracujesz, ale to będzie sekunda, która powinna być zwolnieniem. Jest takie równanie, można powiedzieć. W życiu są bodźce i reakcje. Kiedy następuje bodziec, pojawia się reakcja. Ale pomiędzy jednym a drugim jest taka jedna kropka, czyli ta jedna sekunda, od której zależy wszystko. To moment, w którym Ty decydujesz, co zrobisz z tym, co na Ciebie przyszło. Zamknij na moment oczy i wyobraź sobie, że przeglądasz pewien album, w którym są ułożone następujące zdjęcia. Pierwsze przedstawia rodziców, którzy katują swoje dziecko. Drugie przedstawia człowieka, który jest tak otyły, że dźwig musi wyciągać go z jego mieszkania. Kolejne zdjęcie przedstawia narkomana, który leży na ulicy. Następne zdjęcie to fotografia, która pokazuje człowieka rabującego bank. Możesz otworzyć oczy. I teraz pomyśl, jaka umiejętność nie pojawiła się u żadnych z tych osób, albo raczej jakie umiejętności zabrakło w każdej z tych historii i dlatego takie tragedie miały miejsce. To jest królowa wszystkich kompetencji miękkich. Pewnie już w Twojej głowie pojawiły się typy. Moim zdaniem jest to samoregulacja, samodyscyplina. Gdybym miała wybrać jedną kompetencję z całego banku, to wybrałabym właśnie tę, że to ona decyduje o naszym życiu najwięcej. Jeżeli jej nie mamy, to wszystko może się w naszym życiu wydarzyć. Te wszystkie historie, które były zamknięte na tych fotografiach, jakie pojawiły się teraz przed Twoimi oczami. Self-rec to metoda, która jest opracowana przez Stewarta Shankera i mówi ona o tym, że właśnie samoregulacja jest czymś, co może zmienić nasze życie diametralnie. Ponieważ ona pozwala rozumieć stres, zarządzać napięciem i energią. A człowiek, który posiada mocno rozwiniętą samoregulację, umiejętność samoregulacji, potrafi wydajnie się uczyć, wydajnie pracować, ale też wydajnie odpoczywać. To człowiek, który dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. To człowiek, który potrafi łagodnie wyregulować trudne emocje. Tworzy głębokie relacje z innymi. To rodzic, który ma bardzo mocne więzi ze swoimi dziećmi. Już wiem, że po tym ostatnim argumencie to będzie umiejętność także ukochana przez Ciebie. Jednym z najważniejszych elementów samoregulacji jest uświadomienie sobie źródła, z którego pochodzą emocje, jakie się w nas pojawiają. Zapewne wiesz, że nie ma takiego podziału jak emocje pozytywne czy negatywne. Pozytywne i negatywne może być to, co dzieje się z nami w momencie, kiedy je czujemy i co my z tym zrobimy. Metoda self-rec mówi o tym, że kiedy na nas spadnie dany bodziec, powinniśmy się zatrzymać na sekundę i po prostu pomyśleć o tym, co my możemy z tym zrobić. I teraz jakie są kolejne elementy postępowania według tej filozofii? Po pierwsze, nie zaprzeczamy uczuciom, ale nazywamy je. Czyli jeżeli spada na nas coś nieoczekiwanego, mówimy o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu, nie wypieramy, tylko nazywamy, chociażby to były emocje uznane przez nas za najgorsze, najbardziej podłe i takie nieludzkie, których byśmy się nawet nie spodziewali. Trzeba je nazwać, powiedzieć i tyle. To jest jeden etap.
Kolejnym etapem jest szukanie źródła. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja to czuję? Jeżeli pozwoli Ci to na szybsze wdrożenie tej metody, to proponowałabym zapamiętać samo to pytanie. Dlaczego tak się czuję? Dlatego, że ono już skierowuje nasze myśli na to, że my nazywamy to uczucie. I od razu też, w momencie, kiedy my mówimy o tym, że czujemy na przykład gniew, odrazę czy inne emocje, od razu się zastanawiamy, dlaczego to czujemy i szukamy źródła. I kolejny, trzeci etap. Co mogę zrobić, aby poczuć się lepiej? Czyli szukam przestrzeni na regenerację. Te trzy elementy. Nazywanie uczucia, szukanie źródła i zastanowienie się, w jaki sposób ja mogę uzupełnić swoje rezerwy. To są bardzo ważne trzy etapy. No i teraz przechodzimy do najważniejszego elementu dzisiejszego naszego spotkania z serii Czytelniczych Czwartków. Chciałabym Wam pokazać książkę Self-Reg. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę. Jedna z najlepszych książek, które pojawiły się w całym cyklu Czytelniczych Czwartków. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Książka składa się z 7 rozdziałów i każdy z nich jest zbudowany w ten sposób, że najpierw jest historia, którą czytamy dziecku, następnie jest rozdział dedykowany rodzicom i z tych rozdziałów dedykowanych rodzicom dowiesz się o tym, jaki wpływ na zachowanie twoje i dziecka ma obszar biologiczny, obszar emocji, obszar poznawczy, społeczny, prospołeczny. Czym jest zarażanie się pobudzeniem i jak to wpływa na innych oraz indywidualne reakcje na stres. Wszystkie historie dzieją się w jednej rodzinie, która składa się z taty, mamy i dwójki dzieci. I teraz chciałabym Ci przeczytać fragment, abyś zobaczył, jak bardzo realne problemy są tutaj poruszane. Nie jest tutaj nic wyidealizowane. I zastanów się, jakie emocje w Tobie rodzi ten fragment opowieści. Wczuj się w to, że stoisz w ogniu, jesteś mamą albo tatą i to się dzieje. I jaka będzie twoja reakcja? Dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka. Dziewczynka jest młodsza. Zobacz, co narobiłaś. Jesteś głupia, jesteś najgorszą siostrą na świecie. Idź sobie stąd, nie chcę cię. Mała Lenka wykrzywia buzię w grymasie złości i krzyczy na brata. Sam jesteś głupi. I helikopter był głupi, i Lego jest głupie. Rozłoszczona Lenka sięka na półkę po wóz policyjny z Lego. O nie, zaraz i on wyląduje na podłodze. Kuba nie może na to pozwolić. Podbiega do biurka, jedną ręką sięga po radiowóz, a drugą szczypie rękę siostry. Au, boli ty głupku! Krzyczy Lena i puszcza radiowóz, za to z całej siły gryzie Kubę w rękę. Kuba wydaje okrzyk bólu i odpycha głowę Lenki. Zaczyna się szarpanina. Do pokoju wchodzi mama, szybko rozdziela dzieci i mówi stanowczo: nie zgadzam się na bicie. Lenka wybucha płaczem, Kubie też płyną łzy po policzkach, bezradnie próbuje pozbierać klocki. Mamo, on mnie szczypie i mówi, że jestem najgorszą siostrą świata. Lenka płacze. Mamo, ona rozwaliła mój helikopter. Wiesz, ile go składałem? I do tego chciała rozwalić radiowóz i mnie ugryzła, rzuca Kuba. Nie jest to najbardziej drastyczny fragment. Nie będę czytała teraz Wam, w jaki sposób zareagowała mama. Kiedy ja po raz pierwszy czytałam tę historię, to po prostu piętrowe emocje, które się we mnie budowały, były bardzo realne i zastanawiałam się, jak ja w ogóle zareagowałabym w takiej sytuacji, w momencie, kiedy nie ma czasu na to, żeby jakoś bardzo analizować i myśleć nad jakąś filozofią. I tutaj jest krok po kroku pokazane, co należałoby zrobić. Oczywiście najpierw jest fabuła, ale później jest rozdział dla rodzica na ten temat. Naprawdę tak budujące, pokazujące, że nawet jeżeli coś zrobimy nie do końca zgodnego z tą filozofią, to zawsze jesteśmy w stanie to naprawić, chociażby podczas rozmowy z dzieckiem i wytłumaczyć, że wiesz, tak się zachowałem, tak zareagowałem, ponieważ poniosły mnie emocje, ale teraz przemyślałem sprawę i chciałbym do tego wrócić. Zawsze jest szansa na to, żeby to odbudować. Najgorsze, co możemy zrobić, to się poddać i pomyśleć sobie, że w zasadzie
cały świat do tej pory tak funkcjonował. Kiedyś nie było czegoś takiego jak rodzicielstwo bliskości, nie było tym bardziej filozofii self-rec, jakkolwiek by to zwał. I jakoś ludzie żyją. Ale żyją w ten sposób, że jest mnóstwo zranień, które przenosimy z dzieciństwa do dorosłości. Oczywiście prawda też jest taka, że nikt z nas nie będzie potrafił wychować w ten sposób dzieci, aby tych zranień nie było. Ale możemy zrobić bardzo dużo, aby było ich jak najmniej, a przede wszystkim, aby zbudować relacje z dzieckiem w ten sposób, że my potrafimy się przyznać do tego błędu, wspólnie się uczymy nowych zachowań i każdy moment odbudowania relacji i wprowadzania do rodziny takiej filozofii jest dobry. I to jest bardzo budujące. I teraz chciałabym wrócić do tematu naszego dzisiejszego odcinka i tego, co na początku powiedziałam Wam na temat konia wyścigowego i tego, że w biznesie i w sporcie ta sekunda szybciej to zawsze jest sukces, dlatego że no, sukces uwielbia szybkość. Ale sukces w relacjach jest zupełnie odwrócona piramida. Tutaj wszystko wygląda inaczej, dlatego że liczy się nasza odpowiedź, a żeby ona była dobra, potrzebuje sekundy namysłu. Jedna sekunda i wygrywasz, ale tylko wtedy, jeżeli na tę jedną sekundę się zatrzymasz. Życzę Wam tych sekund zatrzymania jak najwięcej, sobie także i do zobaczenia za 2 tygodnie.